Dobrze. Zruszyłam. Przed eliminacjami nie byłyśmy tak naprawdę pewne wejścia do finału, a tutaj nie dość, że wejście do finału, to jeszcze całkiem przyzwoity czas. No i udało się też uzyskać 6. miejsce, mimo że wchodziłyśmy z tym 8. Także cały czas do przodu. Każda z dziewczyn też zaczynała właśnie od takich troszkę niższych szczebli, po to, żeby ta drużyna rosła w siłę i wspinała się po jak najwyższe trofea. Więc myślę, że tutaj tak samo ta sztafeta będzie z roku na rok rosła. W swoim pierwszym finale Pia powiedziała, że jak ma zaczynać karierę od 5. miejsca w finale, to ona może tak zaczynać. Czyli ja też zaczynam karierę. Podejrzałeś mnie trochę tam, widzę. Dobrze. Zruszyłam. Marika Popowicz zadowolona ze swojego 6. miejsca z debiutu w damskiej sztafecie 4x400 metrów w swoim pierwszym finale Mistrzostw Świata. Bardzo pozdrawia swojego syna, którego niesamowicie kocha. I w przyszłym sezonie planuje biegać 100, 200, 400 włamania na zlecenie i bez zlecenia. Cała Marika Popowicz drapała. Dziękujemy, pozdrawiam. Mam nadzieję, że to, co było na początku, wytniecie, a zostawicie Patrycję. Wzruszyła mnie bardzo. Podejrzałyśmy w dosyć intymnym momencie z racji tego, że wzruszyłam się bardzo, bo jest to mój ostatni finał Mistrzostw Świata. I 20 lat czekałam na to, żeby w nim wystąpić, zająć super drużyną 6. miejsce. Jestem bardzo wzruszona z tego powodu, że tylko ja, mój trener, mój syn, moja rodzina wie, ile mnie to kosztowało i dziękuję wszystkim, dzięki którym się mogłam tutaj znaleźć. Uważam, że to, co pokazałyśmy i bieg, który w naszym wykonaniu Państwo mieli możliwość oglądać, był na wysokim poziomie, był na bardzo dobrym poziomie. Ja się bardzo z tego cieszę, jestem dumna z dziewczyn, bardzo dziękuję naszym trenerom, przede wszystkim ja personalnie trenerowi Jackowi Kostrzebie i wszystkim osobom, które mnie bardzo w tej drodze tutaj wspierały. Dla mnie to faktycznie Mistrzostwa Świata, Marika mówi, że jej ostatnie, moje pierwsze po tak długiej przerwie, chociaż na swoich pierwszych byłam równo 10 lat temu w Moskwie w 2013 roku. No cóż, ja się bardzo cieszę. Cieszę się, że było mi dane tutaj biec, wystartować. Jestem wdzięczna za to. W przyszłym roku rok Igrzysk Olimpijskich. Dla mnie priorytetem będzie bieganie 800 metrów, natomiast jeżeli będę biegała bardzo szybko 400, na to liczę, to swój akces do sztafety cały czas zgłaszam. No i co, i have fun, i bawmy się tym bieganiem, bawmy się tym sportem, bo tylko w momencie, w którym nam będzie dawało radość i będziemy czerpać z tego przyjemność, to wtedy te wyniki na tej bieżni będą się pokazywać. My zostawiłyśmy dzisiaj tutaj całe serce, duszę i to dało 6. miejsce w finale. W ogóle nie ma powodu do smutku, jestem z nas bardzo dumna i bardzo się cieszę, że jesteśmy 6. na świecie. Brzmi to pięknie i uważam, że po tych przejściach i że tutaj tak naprawdę nikt w nas nie wierzył, bo można powiedzieć, że były trochę mniej znane nazwiska i ludzie mówili, że nie damy sobie rady, a my weszłyśmy do finału, pobiegłyśmy dwa bardzo, bardzo równe biegi, nie wymieniając nikogo, bo nie miałyśmy tutaj rezerw. Znaczy były dziewczyny na rezerwę, no ale postawiłyśmy na najmocniejszy skład, bo to są Mistrzostwa Świata i dałyśmy radę dwa razy pobiec na tym samym poziomie i uważam, że to jest naprawdę super i pokazujemy, że stać nas naprawdę, na naprawdę wiele i mam nadzieję, że w przyszłym roku dołączy jeszcze więcej dziewczyn, będziemy miały dziewczyny też na zmiany, żeby móc się oszczędzać i będziemy w stanie walczyć o wysokie miejsca na Igrzyskach Olimpijskich. Dzisiaj już było ciężko, bo też wszystkie biegi oddam na wysokim poziomie, na takim swoim życiowym, można powiedzieć, poziomie. I dzisiaj już było ciężko, no nie chciałam się przyznać przed dziewczynami, nie chciałam w nich zasiewać też tej niepewności, chciałam, żeby walczyły do końca, ja wiedziałam, że też dam radę. I no, walczyłam do końca, udało się tutaj wywalczyć to 6. miejsce, no niestety ta piątka była dużo z przodu i dzisiaj się nie udało, ale i tak, no, tak jak mówię, jestem z nas dumna i na razie potrzebuję chwili odpoczynku.